Witam Państwa smacznie w kolejnym odcinku programu Kuchnia Telewizja Max. Apart Hotel Molo Park Mielno się kłania. No, pomimo tej kaprycznej pogody, jednak jesteśmy z powrotem na tarasie, na czwartym piętrze, z fajnymi widokami. No, Państwo tego nie widzą. No, za mną wygląda na okno pogodowe, ale przede mną są takie chmury, że ja nie wiem, czy nie będziemy ekstremalnie teraz w deszczu gotować, ale jak chce się zjeść coś dobrego, to nawet pogoda nie jest straszna, więc kontynuujemy nasz temat przewodni we wrześniu, wykorzystujemy to, co nam dała natura, to, co mogliśmy zebrać w ogródku. A że jesteśmy nad morzem, to musi być akcent jakiś rybny, musi być akcent morski. Dlatego dzisiaj proponuję zapiekane muszle makaronowe, czyli conchiglioni. Trochę zapomniany niestety makaron, ale niegdyś pojawiał się na stołach jako zapiekanka. Trochę takie połączenie lasagne z cannelloni, wymyślono właśnie conchiglioni, też bardzo fajnie smakuje. A czym nadziejemy te owe muszle? Nadziejemy mieszanką warzyw, owoców i tuńczyka. Ja wiem, może niektórym się to nie spodoba smak, ale dlaczego nie powinniśmy się bawić? Przecież od tego są takie programy, od tego Państwo też eksperymentują w kuchni, żeby się smakiem bawić, więc dzisiaj proponuję taki właśnie smak. Zaczniemy od podsmażenia cebuli, czosnku, papryki i cukinii w drobną kostkę, żeby nam się wszystko zmieściło w muszlach makaronowych, które wcześniej zostały ugotowane. No nie będziemy ugotować tutaj makaronu na żywo, przecież wszyscy Państwo wiedzą, jak ugotować makaron. Wrząt, tylko solona woda, wrzucamy makaron kilka minut i mamy ugotowane. Ale wcześniej muszą być ugotowane, oczywiście al dente, czyli lekko półtwardo, nadziewane i do zapieczenia na kilka minut do pieca. Zaczynamy. Cebula pokrojona w drobną kostkę. Właściwie pół cebuli, tak? Nie cała cebulia. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile się zdecydujecie tych makaronów, tych muszli robić. Jeden ząbek czosnku, również pokrojony drobno. Ale też nie za drobno, żeby się za szybko nie przypalił. Kawałek cukinii. Pokrojona w drobną kostkę. Tak samo papryka. Więc warzywa smażymy w pierwszej kolejności. W trakcie przygotujemy śliwki. Papryka żółta, papryka czerwona, też w drobną kostkę. Patelnia jest już rozgrzana, więc użyjemy do tego oliwy z oliwek czystej, troszkę oliwy, oleju rzepakowego, który jest aromatyzowany pieprzem i cytryną, oraz olej rzepakowy aromatyzowany chili, bazylią i czosnkiem. Też nie za dużo, nie każdy lubi ostre. I na takiej mieszance oliw będziemy smażyć nasze warzywa. Jak cebula jest na patelni i czosnek, to trzeba ją posolić. I od razu możemy dać pieprz. No, robi się ciekawie, śmietnik już się przesunął, patelnia jeszcze nie, także gotujemy dalej. Papryka żółta. I czerwona. Tuńczyk wykorzystamy marynowany w oleju słonecznikowym. Nie będzie taki suchy.
tłuszcz ładnie nam wsiąknie w makaron od środka i będzie makaron soczysty. Dobrze to podsmażamy. Tuńczyka damy na samym końcu. Warzywa smażymy do postaci al dente, czyli tak jak makaron, lekko twarde. Możemy już sobie przygotować śliwki. Również pokrojone w drobną kostkę. Śliwki dodamy razem z tuńczykiem. Kiedy mamy już warzywa podsmażone, możemy dawać śliwkę i tuńczyka. I tuńczyk. I smażymy, podgrzewamy właściwie do momentu, kiedy śliwka się nam podgrzeje i tuńczyk. Po kilku minutach nasz warzywno-owocowo-rybny farsz jest już gotowy. Musimy chwilę to przestudzić. Warunki, jak widać, mamy do tego fantastyczne i zaraz będziemy nadziewać makaron. Kiedy farsz mamy wystudzony, już możemy nadziewać nasze muszle, a zapiekać je będziemy na pomidorowej passacie. Czyli zmielone, świeże pomidory. Do muszli trochę nadzienia i kawałek albo kuleczka mozzarelli. Piec rozgrzany jest do 200 stopni. Będziemy to zapiekać 5 do 8 minut. Najciekawsze w zapiekanych conchiglioni jest to, że one rewelacyjnie smakują na ciepło, a po wystudzeniu również mogą być traktowane jako zimna przekąska. I tak przygotowane muszle wędrują do zapiekania. Dosłownie po 5 minutach w 200 stopniach makaron już się upiekł, mozzarella rozpuściła, więc możemy już nakładać na talerz. Oczywiście to nie musiała być ryba, to mógł być boczek, to mogło być mięso, to mógł być drób, wołowina, to mogła być nawet ryba wędzona, ale to już od Państwa zależy, co w tych muszlach może się znaleźć. Bardzo proszę, życzę smacznego i zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.